Nazywam się Seweryn Sewio-Bałka, jestem instruktorem tańca hip-hop, tańczę 17 lat i to jest cała moja pasja i życie i zajawka. Projektem, którym się zajmuję w Centerku, jest wolontariat w rytmie hip-hop i polega on na aktywizowaniu seniorów do tańca hip-hop i wszyscy członkowie mają powyżej 60 lat. Grupa liczy 15 osób i mamy tą ekipę, która będzie jako formacja taneczna, która ma już swój pierwszy występ 2 grudnia w Teatrze Dom. Motywacją dla mnie było to, że chciałem zrobić coś innego niż wszyscy i chciałem się zaprezentować z innej strony i pokazać, że potrafię zrobić coś innowacyjnego i coś innego niż cała reszta. Korzyści, jakie wyciągają seniorzy z takich zajęć, to poprawiona aktywność fizyczna, docenienie, pokazanie im samym, że są w stanie tańczyć taki taniec i włączenie się w nowe działania społeczne i bycie częścią czegoś większego, grupy zorganizowanej, która ma wspólne cele, które są w obrębie tańca i kultury z tym tańcem związanej, czyli z hip-hopem. Projektu takiego bym nie zrobił na własną rękę i to się udało dzięki wolontariatowi. To, że jestem w Centerku, dało mi to, że udało mi się zebrać taką grupę osób, która była chętna na takie działania, bo normalnie w szkole tańca prywatnie nie ma takiego targetu, także nie miałbym skąd zebrać takiej grupy osób w takim wieku i z takimi zainteresowaniami. Jeżeli chodzi o mnie samego, to ten projekt dał mi nowe możliwości rozwoju indywidualnego. Zobaczyłem, że mogę prowadzić takie zajęcia z takimi osobami i gdzieś to też w mediach się odbija szerokim echem, także to ma niewątpliwie wpływ na moją karierę zawodową i na to, co mogę dalej z tym teraz zrobić. I jest jakby taki początek w kolejnym rozdziale mojej kariery instruktora tańca i tancerza. Polecam wolontariat jako formę rozwoju, ponieważ potrafi postawić nas w innym środowisku i w innej sytuacji niż na co dzień. Jest to pewne wyjście z naszych przyzwyczajeń. Także szczerze polecam wolontariat jako formę rozwoju i poszerzanie swoich horyzontów.